kochani, witam was z powrotem na moim kanale, albo witam was na... Dzisiaj witam was bardzo serdecznie w vlogu, jest to vlog z wakacji. To są w ogóle rzeczy, które wy najbardziej lubicie chyba na moim kanale, czyli vlogi wyjazdowe. A ja w tym roku chcę bardzo dużo podróżować. Mam już kupione 3 wycieczki. Teraz lecę w jedno miejsce, za miesiąc lecę gdzieś z Lexi, a za 2 miesiące lecę gdzieś z moją koleżanką. I to trzecie miejsce, do którego lecę, to jest moje wymarzone miejsce. To jest destynacja po prostu, w której ja chciałam się znaleźć, odkąd tylko się dowiedziałam, że takie miejsce istnieje. Także oczekujcie. A dzisiaj pierwszy raz lecę na takie wakacje last minute. Kupione bardzo spontanicznie. Te wakacje też nie są drogie, bo są last minute. Ale jest to miejsce, które jest bardzo popularne wśród Polaków, w którym ja nigdy nie byłam. Dobra, lecę do Egiptu. Lecę z bardzo mi bliską osobą. Zobaczymy, jak tam będzie. W gwiazdach bardzo dużo się okazuje, bo można się albo pokłócić, albo po prostu się w sobie zakochać. No i po prostu zobaczymy, jak tam będzie. Was zapraszam do oglądania. Jesteśmy w drodze na lotnisko. Książkę, żeby udawać mądrą osobę. Czy ty nienawidzisz czytać? Żeby wyglądać, wiesz, tak... Jak wyglądać? Show me. Show me, girl. No na pewno, jakbym przechodził tutaj przez lotnisko, to mówię... Oh, shit, girl. What you doing? What you reading? BBL mi się nie mieści w kuchni. To się nazywa dupa, a nie BBL. Ja się nie mieści w tą ścianę. Stoimy sobie już w kolejce, żeby się do samolotu i kupiłam sobie taką wodę. Zgadnijcie, ile ona kosztowała? 11 zł. Dolecieliśmy już i to była najgorsza podróż w moim życiu. Bo była z tobą. Czułam się mega źle, tak jakoś po godzinie lotu. Zaczęło się robić tak duszno, kręciło się w głowie. I teraz jedziemy do hotelu. I tyle. Musimy w takim razie uwierzyć na słowo, że jesteśmy eskortowani do hotelu przez... Ciała? Wojsko. Ciała. Dobry wieczór Państwu. Witam. Dobra, my już jesteśmy nareszcie w pokoju. Jutro wam pokażę, jak wygląda pokój i hotel i w ogóle. Tak wszystko tutaj mega długo trwało, bo nikt się nie spodziewał, że tutaj, wiecie, trzeba czekać w tych autobusach, żeby... Jak na mnie patrzysz? Ja się strasznie wstydzę przy tobie. Nie patrz tak na mnie. On robi takie side-eye. Patrzcie, i on tak cały czas, jak ja nagrywam, cały czas. I słuchajcie, tutaj się mega długo jechało, bo najpierw trzeba było... My czekaliśmy, nie wiem, z pół godziny chyba w tych autobusach, aż przyjedzie policja z wojskiem, żeby nas eskortować tutaj do hotelu. Strasznie długo się tutaj jechało przez jakieś pustynie, ale w ogóle jest strasznie, strasznie ładnie i jestem w mega szoku, bo mówiłam wam na początku tego vloga, że to są pierwsze takie moje wakacje, gdzie jedę tak spontanicznie, że last minute i w ogóle. I ta wycieczka była mega tania, a jest tutaj strasznie pięknie. Tutaj jest tak, jesteśmy w Egipcie, w miejscowości Taba. Widzimy tutaj Jordanię, z tego co dobrze usłyszeliśmy, naprzeciwko, przez wodę, a jesteśmy mega blisko Izraela, więc można skupić wycieczki i tutaj, i tutaj. Tylko ja nie mogę jechać do Izraela, bo ja jadę w jedno miejsce za 2 miesiące, gdzie nie mogłabym jechać, jeśli miałabym wbite, że byłam w Izraelu. Ten hotel jest bardzo, bardzo ładny, jak na tą cenę, którą my serio daliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak byłam na Gran Canaria z Lexi, tam był taki hotel w stylu trochę kościoła. Ten jest podobny, ale jest dużo ładniejszy, czystszy i nowszy. Za połowę mniejsze pieniądze, dlatego jutro wam pokażę i tyle. Teraz pokażę wam nasz pokój i pójdziemy do hotelu, pójdziemy się opalać. On wygląda trochę... O, to taki dziwny, on wygląda trochę jak kościół, w sensie jest taki... Oczywiście jakbym spała w kościele. Z łóżeczką. I co? Ale mi się strasznie podobała łazienka. Patrzcie na ten prysznic, co tutaj będzie. Sesja ciała robiona. Very nice. Yes, yes. To jest widok z pokoju. Ja chcę iść teraz do tego wielbłąda, go pogłaskać, bo już go głaskałam, poszedł tutaj. Jest taki słodki, wszystkie zwierzątki, które przypominają topla. Dla mnie są mega słodkie, on jest strasznie słodki. Beautiful people. Beautiful people. Wielbłąd. Wielbłąd, no. Bez kitu. Ciao. Can I record for my mom? No problem. Okay, it's thank okay. you.
jestem u fryzjera i będę sobie robić warkoczyki, tak jak sobie robię zawsze na wyjazdach, czyli tutaj z tych krótkich włosów, ja je w ogóle obcięłam ostatnio jeszcze krócej, żeby one mi nie wpadały w twarz, będę sobie je robić warkoczyki z nich. You 18? Old? I'm 23. Oh, no, this 18, 17, like that. No, no, I'm 23. Yeah, I know, it's my baby. I'm old. Not old, small. Small, yes, I am small. More small, because your heart is small also. Moje włosy są gotowe. Czy to są najlepsze włosy, jakie miałam? Nie, ale też nie są najgorsze, tylko dziwne było to, że one były robione z jakiejś takiej włóczki czy rajstopy. Nie wiem, weird. Zapłaciłam za nie 10 euro, czyli nieźle, bo te baby, jak już wiemy, wszyscy lubią naciągać. A teraz znaleźliśmy taki sklep, gdzie jest dużo podróbek i idziemy się trochę z nich pośmiać. Nie wiem, czy będę mogła tam nagrywać. Nie ma takiego modelu. I w ogóle jest podrapany już na dzień dobry. To wygląda jak korektorem namalowany. A czemu ten Dior jest do góry nogami? Louis Vuitton Spring? No. Zastanawiamy się, czy ktoś kupuje w ogóle te podróby. Chcecie coś, coś wam przywieźć? Może jakiegoś Adidasa, Championa, File. Tutaj jest niby napisane Agata. Jeżeli ktoś umie czytać po arabsku, to może mi napisać, czy pan mnie szukał, czy naprawdę. Jutro jedziemy na wycieczkę. Zobaczcie, jaką mam w ogóle cute wakacyjną koszulę. Ona jest taka, wiecie, takie coś, co wasz tata mógłby ubrać na wyjazd. Nie wiem, czy to się wczoraj nagrało, ale nagrywałam z ukrycia, jak grałam bólami. I tam podszedł do nas taki pan i on zaczął gadać, że I'm influencer. A ja mówię, me too. On sobie zaczął gadać, że on ma na pewno więcej ode mnie obserwacji na TikToku. A ja mówię, show me. No i okazało się, że ja mam od niego więcej i wiecie co? On powiedział to wszystkim tutaj ludziom w tym hotelu. I jak poszliśmy na obiad, jemy sobie obiad i zaczęło do nas podchodzić pełno obsługi. Znaczy, don't get me wrong, ci ludzie tutaj w Egipcie są przemili, Egipcjanie są naprawdę mega mili. I na początku nas tutaj ostrzegali, że o, uważajcie, bo oni mogą coś wam ukraść, ale nie. Jakiś pan tutaj sprzątający znalazł pod łóżkiem 3 euro, to je postawił tutaj na wiecie, my byśmy nawet nie zauważyli, jakby to zniknęło, a on je tutaj zostawił, więc bardzo miło i daliśmy mu za to napiwek. I co on powiedział wszystkim i oni teraz do mnie podchodzą i I heard you are a blogger, do a review on our hotel i w ogóle i takie różne rzeczy, albo chcą dla mnie robić jakieś rzeczy, dodatkowo jakoś mnie specjalnie traktować, a ja tego nie chcę. To tyle z tego wstępu, więc jesteśmy w Egipcie, jestem tutaj z moim byłym i idziemy jutro na wycieczkę, taką będziemy musieli wstać o 5 rano. Wszystko wam nagram, jak to będzie wyglądać. I tyle, pamiętajcie, żeby zostawić suba i wbijać na moje social media i widzimy się jutro na wycieczce. Hejka, jest godzina 6 rano, my już idziemy na wycieczkę. Jestem bardzo śpiąca i mnie boli brzuszek. Wow. Uwaga, robię unboxing paczki z jedzenia. We have sandwiches. It's like my pussy. Mamy zębuszko i bruszkę. Jakie słodkie, a woda. A ja tam nie wejdę, bo tutaj jest ślisko, widzicie, tutaj jest jakby mokre. A ja mam easy klapki, fristupki. Ale i tak jest pięknie. Boli mi strasznie brzuch. Boję się, że dostanę okres tutaj. W takim miejscu jeszcze nie dostałam okresu. Widzicie, jak to jest piękne, tam jest taka rafa. Tam widziałam taką dykę jak...
Nie wiem, jak się te rybki nazywają, bo się na tym nie znam. Ale taką jak Dory z Nemo, taką rybkę. Tutaj to wygląda jakiegoś Tajlandia czy coś takiego. Myśleliście, że będą skutki. Ale no fucking way. Jesteśmy teraz w restauracji na obiedzie, tutaj z wycieczki. I chcę wam pokazać, jakie są się. Jakie jest tutaj śmieszne menu, bo oni robią takie śmieszne błędy, jak mówią po angielsku. I jak piszą, widać też. Strawberry. Ja początkowo myślałam, że to jest napisane prison, a to jest person i chodziło o person. Po to ta. Dobra, zapomniałam kamery w spokoju, więc nagrywałam telefonem. Wczoraj wróciliśmy z wycieczki i było bardzo fajnie na tej wycieczce, ale byliśmy bardzo zmęczeni. I dzisiaj jest ostatni dzień wakacji i bardzo pada deszcz. My właśnie idziemy grać lata. Bardzo pada deszcz i jest duża. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby jechać winą, bo tutaj co chwilę wyłączają prąd, no. To dawaj. Ja bym zeszła po prostu schodami. No i dzisiaj mamy taki dzień nie wiadomo czego robienia, bo tutaj słuchajcie, że ten hotel w ogóle nie jest przygotowany na to, że może padać deszcz. I wszędzie są takie, jakby no nie ma dachu i wszędzie jest mokro. O, bierzemy jakieś cieperki. Wiadomo, jak to wygląda taki sklepik hotelowy. Chodźcie na to, to ja. A to Olek. Do długa. Co on robi? No, wiesz, no tak. No to go za szybko napierdala. Slime taki błyszczący. Fuj, wygląda jakby był przeterminowany. Co się z tym robi? Coś się tak układa w rękach? To się dzieci tym bawią, pewnie wysypują do tego te... To jest zajebisty slime. Patrz, on ma tu jeszcze taki... Bierzemy to? Nie! Dawaj się pobawimy tym. Nie. You want this or not? I make your Gucci smell Gucci. To jeszcze muszę wybrać brylocik dla mojej mamy. Tylko oczywiście takiego nie mogę kupić mojej mamie. No te są ładne przecież. Taki wielbłąd też jest fajny, o ten. Porządny. Okej, okay, update. Nie kupiliśmy tych małp, bo tutaj nigdzie w sklepach nie ma cen. I wyłożyłam nogą jedną małpę. Kupiłam ją dla Kai. My zapłaciliśmy z tą małpę 1 euro. A teraz ten pan chce 4 euro za jedną taką małpę. Czyli zapłacimy 8 euro za dwie takie małpy. Patrzcie na to, oni nie schowali tych buli i one są takie teraz zardzewiałe, czajcie to? A patrzcie, jak jest pięknie, uważam, jak jest takie szare niebo. Wszędzie są normalnie kałuże, takie... Takie kałuże? Zbiera się woda i nazywa się to kałuża. Można po niej jechać tak, o? Obyś się wyjebał. O, patrzcie na to, to jest w ogóle najgorsza część tego hotelu, bo nikt nam nie powiedział, że to nie działa. O, no diving, no co ty nie powiesz? No diving with no water. To jest jakby największy basen, tam jest taki malutki. Największy basen, najfajniejszy, bo tam jest bar do niego i w ogóle, jest nieczynny i nikt nam nic o tym nie powiedział, więc będziemy, jak takie typowe Polaki, starać się odzyskać money. O, tu jest ładnie. Tu bym chciała picture. You want to dance for me? Look. 1, 2, 3. Fuck off. 5. Fuck off. Fuck off, you little. Fuck off. Fuck off. No! $1. Thank you. Oh, no. So lovely. Thank you. Thank you. Widzisz? Jak się dba o kobietę? No. Araby to potrafią. Dobra, chyba już nic tutaj nie będzie dzisiaj działo, bo wygląda na to, że znowu zaraz będzie lać, będzie burza. Jak jest burza, to w ogóle wyłączyłem prąd. Ej, strach wychodzić. Także to tyle. Będę się z wami żegnać, kochani. Widzimy się w następnym odcinku. Patrzcie jeszcze na tą żabę, wygląda jak tofu. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka i wpadać na moje social media i widzimy się w następnym odcinku, a już za 3 tygodnie znów gdzieś wyjeżdżam, więc tu będą vlogi.